Witam Was, widzowie, se przetrę oko i omówimy dzisiaj to, co dzieje się na Antwerpie. Po pierwsze, w ogóle Steam jest wywalony. No, ale jeszcze przed tym, pan gracz płaci, duński szwagier, poznani jest. Co jest, co to jest? Co to jest? Strona, na której sprzedasz skiny za prawdziwe pieniądze i je wypłacisz na konto bankowe. Patrz, klikniesz se tu, masz wypłać na konto bankowe, tak o elegancko. No i kupisz skiny w okazyjnych cenach. Jak coś, to jeżeli będziecie chcieli mieć prawdziwą cenę jakiegoś skina, bo tu na przykład widzicie 1500, nie? Że jest, a jak sobie wejdziecie i kupicie, to zobaczycie, że tu jest 1400, to jest tylko opłata za płatności kartą, dlatego lepiej jest po prostu doładować konto przez balans. No, co więcej mogę jeszcze powiedzieć? No nic, dobra strona. Jak 35 euro obrócicie, to dostajecie 10 euro jako bonus i sobie możecie go wypłacić. No, to tyle. A teraz ten. Ciot. A. Ten, debil. Antwerp. W sumie, no, nie zdziwię się, jeżeli bardzo dużo o niego pytacie. Wiem, że dużo o niego pytacie, bo to jest fakt, nie opinia. No i szczerze mówiąc, jestem razem z wami w tych pytaniach, bo też mam te pytania i one mnie naprawdę bardzo interesują. Powiemy sobie dzisiaj o promocji, która miałaby być na Rio, jako pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, właściwie co czeka Antwerp, tak ogólnie. Ja powiem trochę z wielu perspektyw. Moja jedna perspektywa jest taka. Przepraszam, że ziewam. Wybaczcie mi. Wybaczcie. Nie wiem nawet czemu, a się wody napiję. Zawsze tak mam. Normalnie se nie ziewam, odpalam film i se ziewam. Nie fajnie. Pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że nawet jeżeli Antwerp miałby potencjalnie spaść przed Rio, na promocji Rio, to i tak może się wydarzyć taki hyc się może wydarzyć, że po tym wszystkim, w sensie powiedzmy, będzie promocja na Rio i tak dalej, i trochę Antwerp się będzie zachowywał tak jak Sztokholm. W sensie, nawet jeżeli będzie ta stagnacja, która teraz jest, i ona powiedzmy, że się będzie tam trzymała, no bo tutaj już wielkiego krachu być nie powinno. Nie powinno, to nie znaczy, że nie będzie. Nie powinno. O. No i jeżeli by takiego krachu, no, w sensie, co ja mówię. Raczej tego krachu nie będzie, takiego wielkiego do 90 groszy za kapsułę. To no, wydaje mi się, że nie. Jednak po tym czasie ten Antwerp znowu może zacząć rosnąć. Jako, że dalej te rzeczy są ultra tanie i w sumie wydaje mi się, że będą gdzieś na podobnych cenach co Rio. No to ludzie, wydaje mi się, że będą chcieli po prostu tu jeszcze raz wkładać te pieniądze. Między innymi w autograf w sumie najbardziej, no bo tam w drużynowe to no nie bardzo. Jedyne, co jest ciekawe w drużynowych kapsułach w sumie, to to, że legendy, jeżeli chodzi o drużynowe kapsuły, w ogóle było ich 600 tysięcy, jest 200 XD, ale same naklejki bardzo mocno drożeją, wszystkie, które tam są, także ja się dosyć cieszę, bo trochę ich miałem, ale to takie trochę, no, dosłownie trochę. Także co dalej? Czy przecena na Rio wpłynie na kapsuły z Antwerpu? Powiem tak, na samym początku powiem nie wiem. Nie wiem. To jest pierwsze, co powiem. Ale po drugie, co mogę na pewno postarać się w jakikolwiek sposób oszacować, to jest to, że przecena na Rio, jeżeli chodzi o Antwerp, raczej wpłynie, bo ogólnie przeceny na kapsuły mocno wpływają. Ale to, co jest ciekawe, to to, że Rio, tak szczerze, wydaje mi się być taką Atlantą trochę. To będzie kolejny major. Nie wiem, czy to jest możliwe. Wydaje mi się, że nie powinno, ale może. Nie wiem, zobaczymy. Że to będzie kolejny major, gdzie będzie cztery naklejki gold na krzyż. Że będzie, nie wiem, że za 2 miesiące w ogóle goldów to nie będzie. Tak mi się wydaje. Nie mówię, żeby inwestować w goldy, tylko po prostu patrząc na supplye. Nie patrząc na odbiór, bo jest to dosyć zabawne. 42! Rozumiecie, o co chodzi. Także no. Myślę, że to powinien być jakiś mem na tym kanale. Ale nieważne. Dobra. Czy ja sprzedaję swoje Antwerpy, pomimo tego, że kupowałem je w takich cenach, że już mi niektóre z nich porobiły nawet dwukrotność? No nie, no nie sprzedaję. Ja dalej swoje trzymam. Wydaje mi się, że
kurczę, że będzie to trochę bardziej opłacalne dla mnie, niżeli teraz wyprzedanie się z tego. Tym bardziej, że jeszcze liczę, że one rzeczywiście gdzieś tam dojdą i że coś tam zrobią. Jeżeli chodzi o pozytywa, takie finansowe. Więc ja na ten moment się nie wybieram nigdzie z moimi Antwerpami. Nawet jak one gdzieś tam pospadają, to dalej będę je trzymał. Bo to, co jest ciekawe, to co już mówiłem. Antwerpy, tym co zrobiły, to nie jest kwestia nawet tego, że o, teraz to one będą jak Kraków albo jak Sztokholm. No nie o to chodzi. Raczej chodzi po prostu o to, że Antwerpy pokazały, że są w stanie w ogóle jakikolwiek wzrost mieć. I to jest dla mnie to, co mnie interesuje. Bo wiecie, jeżeli cały czas te naklejki tak naprawdę leciały w dół, to ja nie miałem żadnej pewności, że no dobra, no ale to czy to kiedykolwiek w ogóle ma szansę? Teraz widzę, że ma. I to dosyć spore. Dlatego jestem trochę pozytywniej nastawiony do samego tego eventu, że może rzeczywiście coś tu się wydarzy, co będzie pozytywne, nie? No, w ten sposób. No. Właściwie muszę jeszcze zrobić film, kiedy się zacznie promocja na Real. To będzie śmieszny film. Bo nie ma w sumie co o czym mówić zbytnio. No. Także czy coś więcej mogę powiedzieć? Nie wiem, no ja to trzymam. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej, nie wiem, będę stratny, ale już się bardziej stratnym być nie da niż jestem, więc no. No to na tyle. Trzymajcie się. Hej. Ciu.